Wodzisławska Odra przegrała dziś na własnym boisku z Amiką Wronki 1-2. Już w 15 minucie spotkania gospodarze stracili bramkę. Ładna akcja lewą stroną, Biliński zagrał do Sokołowskiego i ten pokonał bramkarza gospodarzy Prymela. Była to pierwsza akcja zakończona celnym strzałem gości w tym spotkaniu, która przyniosła im prowadzenie. W drugiej połowie meczu Przerada zacentrował, błąd obrony drużyny Odry Wodzisław i Kryszałowicz podwyższa na 2-0. Gospodarze atakowali, mieli przewagę, stwarzali sytuacje podbramkowe, ale stać ich było tylko na kontaktowego gola. Zdobył go po podaniu Wosia Paluch. Potem zespół Wodzisławia miał szansę na zdobycie wyrównującej bramki, ale dwukrotnie Prusek, a raz Bałszyński przegrali pojedynki sam na sam z bramkarzem gości Strużyńskim. Drużyna Amiki zagrała bardzo dobre spotkanie. Odra Wodzisław grała nie...